Nigdy nie jest za późno na naukę. Doskonale wie o tym ponad 600 osób, które co roku zapisują się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który prężnie działa w Gliwicach. We wtorek rozpoczęto kolejny rok akademicki. Otwarcie na życie, stworzenie im możliwości, jakichś atrakcji, jest ogromny wachlarz, prawda, możliwości i w zakresie kultury, i aktywizacji fizycznej, umysłowej, prozdrowotnej, prawda. Zajęcia uniwersytetu cieszą się ogromną popularnością. Studenci słuchają i rozmawiają na wiele tematów, m.in. o inżynierii biomedycznej w służbie człowieka, słynnych rezydencjach w Polsce i na świecie, historii celibatu czy o poetach wolnej Polski. Udział w inauguracji roku akademickiego wziął m.in. Marek Przonak, przewodniczący Rady Miasta Gliwice, oraz Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, który podkreśla, że miasto ma bogatą ofertę dla seniorów. Gliwiccy seniorzy są bardzo aktywni. Uniwersytet Trzeciego Wieku to już długoletnia inicjatywa. Niedługo chyba uniwersytet osiągnie pełnioletność, czyli będzie miał 18 lat działalności. Bez wątpienia to jest spora inicjatywa, bardzo ważna. Ona uwalnia aktywność seniorów i tu naprawdę władze miasta chylą głowy przed seniorami, którzy potrafią się zorganizować, założyli kiedyś ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, są aktywni. Wiem o tym, że już na bieżący rok akademicki jest ponad 600 seniorów zapisanych na zajęcia. Bardzo nas to cieszy, bo w Gliwicach wszyscy są aktywni, począwszy od przedszkolaków, a kończywszy na seniorach, i to dobrze świadczy o mieście i na pewno pozytywnie wpływa na rozwój miasta. W naszym mieście od 5 lat funkcjonuje miejski program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 65 lat i mieszkają na terenie Gliwic. Dojrzali Gliwiczanie mogą otrzymać kartę seniora. Korzysta z niej już ponad 8 tysięcy osób. Dzięki karcie seniorzy otrzymują duże zniżki w wielu miejscach. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział nie tylko w zajęciach i wykładach, ale też tańczą, śpiewają, wychodzą do kina, teatru, a także wyjeżdżają na wycieczki. Seniorzy aktywnie spędzają swój wolny czas, poszerzają horyzonty i udowadniają, że na naukę nigdy nie jest za późno.